Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego. Słuchajcie, za oknem właśnie zaczyna się burza i dzisiaj ma być taka straszna burza, grad o bicie. Mam nadzieję, że prąd mi tutaj nie padnie. Także zabieramy się za rozwijanie dalsze naszego związku Demeter i Sulejmana. Jak widzicie, przyjaźń jest już prawie na full. Teraz by przydało się coś zrobić w kwestii romantycznych rzeczy, więc może ośmiel się. Tak, może delikatnie, ale gdzie wyjdziecie? Myślałam, że to będzie tak ładnie, romantycznie, subtelnie na kanapie. A wygląda to tak. Pochwal strój może. I znowu coś romantycznego, może. Może. Nic mi się tu nie podoba. Pochwal wygląd. No, możesz też tutaj usiąść. Są fajne interakcje na kanapie, chciałam to zobaczyć. Cały czas mi złażą z tej kanapy, no to cóż, tutaj sobie postoimy. I słuchajcie, mamy sobotę, więc to byłby idealny dzień, żeby wziąć właśnie ślub. Także może poflirtujemy, okażemy mu podziw, poznamy go jeszcze trochę i jedziemy już z grubej rury. Flirtuj. Co to? Wygląda jak jakieś gdzie ty leziesz? Nigdzie nie leź. Flirtuj. Nigdzie mi się nie wybieraj, ty masz już zostać, aż cię zaciągnę na ślubny kobierec. Rozmawiaj o gorącej pogodzie. No co jest z wami, hello? O, ruszyli się. Także ja to pominę, bo tutaj nic ciekawego się nie będzie teraz przez chwilę działo, takie gadki szmatki. I zaraz się do was odezwę. Rozmawiaj o gotowaniu, niech będzie, kiedy troszkę poprawią te relacje. Kochani, będę próbowała już zrobić pierwszy pocałunek, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wstrzymajcie oddech z niepewności. I... Było! Także super. Szepcz wodzicielsko. Poproś o zostanie chłopakiem. Strasznie nie lubię tego, jak kobiety muszą o to pytać i w ogóle się oświadczać w Simsach, bo no akurat ona jest w tej rodzince, więc wiadomo, którą steruje, no ale no wiecie, no wolałabym, żeby to mężczyzna jednak. OMG, co to było? Zrób wspólne zdjęcie. Gdzie idziesz? Ty nigdzie mi tutaj nie idź, chyba że ślub zrobimy w niedzielę. No zobaczymy, ale może by się tak jeszcze oświadczyła, jak już tak jej dobrze idzie. Chyba przebrała się, słuchajcie, na gorąco. Z tym, że nasze stroje na gorąco są takie same jak... Nie idź! Jak i na co dzień. Tutaj widzę, że nasza... zaraz, znowu pomylę twoje imię. Afrodyta. Kąpię się. Czy ty przypadkiem tutaj gdzieś się nie zacięłaś? Czy ty możesz stąd spokojnie wyjść? Bo trochę tak... Przerażająco to wygląda. Dobra, a teraz, gdzie jest nasza Demeter? Tu. Oj, też głodna i zmęczona. Co to jest? Więc nie będziemy dzisiaj robić tego ślubu z pewnością. No ale jakbyś mu się oświadczyła, no to bym się nie obraziła na ciebie. Wręcz różę. I chciałam kuś. Kuś. O, i było oświadcz się też. Romantyczne oświadcz się. To też nie lubię, jak kobieta wręcza mężczyźnie kwiat. Ładniej by to wyglądało w drugą stronę, no ale wiecie, no. Czasem trzeba przymknąć oko na niektóre sprawy. No i dawaj na kolanko teraz. Zgoda, super. Ja nie słyszę mu tej subtelnej różnicy w muzyczce, bo jak wam mówię, nagrywam bez dźwięku. Także muszę się trochę czasem domyślać i bardziej stresować, tak to bym słyszała muzyczkę i wiadomo. Dobra, wyznaj jeszcze może, o, albo łodzierska poza, pocałuj w policzek. O, Hestia poszła do pracy, słuchajcie, bo ona pracuje jako opiekunka oczywiście, jako nastolatka. Pocałunek z pasją i teraz wszyscy sobie odpoczną, a ślub zrobimy sobie właśnie może w niedzielę z rana. Dobra, koniec buziaczków i widzimy się rano. I co, kochani, mamy kolejny dzień. Możecie zobaczyć teraz przepiękną pannę młodą w pięknej sukni, takiej długiej, z takim... O, tutaj zobaczcie, przez to
z takim długim, długim trenem. Tylko że no bardzo mnie denerwuje, że ta sukienka niestety, zobaczcie, no przechodzi przez wszystko. Ojoj, nawet przez Sulejmana. Wow. Także to jest suknia, w której będzie tylko ceremonia, ma też drugą na tańce, bo byłoby naprawdę ciężko. Ja wam pokażę nowy kościół. Tym razem zdecydowałam się, że będzie to kościół. Szukałam jakichś, wiecie, takich greckich budowli i były ładne. O, tutaj widzę jakaś już ubrana w suknię ślubną. No nie. Były ładne, tylko że no teraz ze względu na te pory roku, no musi być coś z zadaszeniem. Także tym razem mamy kościół. Już wam zrobię taki szybki tour po tym kościele. Tutaj mamy przedsionek, dwie łazienki po bokach. Tutaj jest taka kaplica ślubna, która, zobaczcie, jak podniosę ściany, pięknie wygląda. Teraz obniżę. Tutaj jakieś takie miejscóweczki, gdzie można sobie stanąć, pogadać. W sumie czego mi brakuje, to takich jakiś kanap, ale tu są dwie kanapy, no także ktoś będzie się mógł zdrzemnąć. Tutaj jest miejsce, żeby sobie usiąść, tutaj miejsce na tańce, tutaj stoi żołnierz, może w okresie świątecznym będzie jakaś choinka stała. Mamy bar i dwa stoliki na jedzenie. Patrzę, że ten stoi bliżej, a ten dalej, no już mniejsza z tym. Wyślę tutaj naszą Helenę, żeby podała wszystko i podała wszystko. A ja tutaj jeszcze szybciutko popatrzę, czy ktoś przyszedł źle ubrany i rozpoczniemy ceremonię, ale zobaczcie, jak ta sukienka wygląda pięknie, ale z daleka. I kiedy ona się... No właśnie, kiedy ona się nie rusza. Dobra, słuchajcie, Helena gospodyni chodzi i nakłada. I ja myślę, że jeszcze jednak na chwilkę zatrzymam. Zobaczcie, jak się cieszy ze ślubu pierwszej córki. Bo warto byłoby, wydaje mi się, zerknąć w drzewo genealogiczne, bo kiedy organizowałam ten ślub, zauważyłam, że naprawdę rodzina jest na wymarciu, więc musimy tą zieloną generacją zwiększyć liczbę ludzi i ja planuję, że będę co kilka odcinków robiła odcinek, w którym odwiedzimy wszystkie rodziny i będziemy po prostu im robić kolejne dzieci. Do tego też może wykorzystam resztę tych zielonych zamków, które mi nadesłaliście, chociaż nie wiem, czy nie będą za duże, ale zastanowię się. Dobrze, kochani, w każdym razie kliknijmy na Bajazyda, który, jak wiecie, jeszcze żyje w lochach, i na jego rodzeństwo. Z jego rodzeństwa żyją jeszcze wszyscy. Tak, natomiast jeżeli chodzi o jego ojca, to zobaczcie, zaraz, zanim to się wczyta, to chwilę minie. Z jego rodzeństwa żyją jeszcze tylko 3 osoby. Tutaj wydaje mi się, że będą wszyscy żyć. Kurczę, co tak długo, no. Ale na przykład, jeżeli byśmy kliknęli na Sulejmana, to jego siostra, on miał tylko siostrę? Po prostu reszta może już nie żyje, ale jak to się stało? Szach Gold, Sulejman. Trochę nie ogarniam, czy... Aha, to jest chyba jego rodzeństwo, tak? Czy jego dzieci? Nie wiem, dlaczego tak jest. W każdym razie jest już tak dużo tych ludzi, że ciężko ogarnąć. Czemu na przykład one nie mają dzieci? Mają. Tylko to się wszystko już tak pozakręcało, powiedzmy, w tym rodowodzie, że ja już po prostu... To jest już dla mnie nie do ogarnięcia. W każdym razie, no, tak jak wam mówię, rodzina jest już na wymarciu, także trzeba tym... Na przykład Demeter, kiedy się wyprowadzi, to... O, tam są jakieś gratulacje. To myślę, że... Co? Już leje deszcz. No nie. Że jak się wyprowadzi i będzie w ciąży, to później ją odwiedzimy jeszcze raz i zajdzie w jeszcze jedną ciążę, albo ona nas odwiedzi, albo będą, albo wybudujemy jakiś kolejny taki, wiecie, domek letniskowy, do którego będą wszyscy sobie wyjeżdżać na weekendy i będziemy ich podglądać. Może nie osobne odcinki, tylko takie dogrywki do normalnych odcinków. Pomyślę. Dobra, klikam play i słuchajcie, tutaj sobie podejdziemy. Demeter, podejdź tutaj. I co można by tutaj robić, żeby ci wszyscy ludzie... Och, jak pięknie, żeby tutaj podeszli. Zawsze ich wołałam, wiecie, na posiłek, a teraz to ciężko. No ale dobra, spróbujmy może kliknąć weź ślub. Będzie, słuchajcie, jak w filmach, po prostu cudownie. On tutaj już stoi przed ołtarzem, a ona idzie do niego pod ten ołtarz. Suknia taka piękna. Wow, ludzie, chodźcie, popatrzcie, a nie stoicie na dworze. Zresztą leje, a wy na dworze. Brawo, inteligencja. O, ktoś tutaj siada, także siadajcie, ludzie. Zachęcam, zapraszam, żeby pooglądać, popatrzeć, bo para jest piękna. Tamci już tańczą. Siadajcie na ławkach, a nie będziecie tańczyć. Ale ładnie. Pięknie. Co za piękna ceremonia. Dodamy, słuchaj, cię do rodziny. Dodaj do rodziny. Tak, myślę, że tak będzie prosić. Czy już się skończyło? Nie.
Co możemy tutaj zrobić? Jeszcze coś z nim? Romantyczne? Dobra, nieważne. Bo przed chwilką nagrywałam na Uber i testowałam odwoływanie ślubu na ślubie. Boże, jak tam wszyscy stoicie. Czemu nie siedzicie? Są ławeczki. No ale jak tak wam wygodniej, no to już nie wnikam. Tamta tańczy w kiblu. Jest konfet. Pięknie to wygląda, moim zdaniem przynajmniej. Dobra, teraz myślę, że stroję, zmień strój. Mam dla niej drugą sukienkę, taką bardziej już do tańca, bym powiedziała. A co, nie stadzie i stadziu. Prawda? Więc mamy drugą sukienkę. Tutaj może włączymy sobie włącz pop. I będziemy... Może tak, zmienić głośność na wysoka, czego ja nie słyszę, ale nieważne. Może tutaj jeszcze podejdzie Demeter i zawoła wszystkich, tylko coś bez mięska zrobimy. Warzywna tempura może być. Zawołaj na posiłek, żeby ludzie się teraz poschodzili w tamtą stronę. Dobrze, nie mamy co prawda tortu, nie mamy żywieniowca, ale myślę, że to jest zbędne. Sulejman tutaj... kurczę, normalnie widzę pioruny z oknem. Zatrudni miksologa. Nie, ta też w sukni ślubnej. Przepraszam, że to robię na wizji, ale po prostu już mi się nawet nie chce zatrzymywać, tylko na szybko i tutaj zmienię. O, o, no i już dziękuję ci bardzo. No, zobaczcie, ile starowinek tutaj jest. Czy tam ktoś jest też w białej sukni? Też muszę po prostu zrobić taki... sobie taką chwilę, żeby wszystkich poprzebierać na dobre, bo... No bo wiecie, jak to jest. Zawsze później, później i nigdy to później nie wychodzi. Kto to jest? Jakaś obca kościółka, dlatego że to jest muzeum. Wbiła się tu na imprezę. Ja ją tutaj szybko kodem już odwołałam. I może tak. Sulejman, tańcz. Demeter, tańcz. Helena jako królowa oczywiście też sobie potańczy, czemu by nie. Nasze tutaj córki, czyli... Afrodyta, która będzie kolejna, Hestia, która będzie jeszcze kolejna, Zeus, który będzie przyszłym królem. Zobaczmy w ogóle, gdzie jest Zeus. Idzie tutaj nasz przystojniacha. On na razie, wiecie, że nie. Nie zamierza brać ślubu z tego względu, że tutaj to jest, Helena jest taką dobrą, wiecie, dobrą... Umie tak dobrze przekonywać, że go przekonała, że on jeszcze o tym nie marzy, że ona tutaj lubi rządzić, więc ona tutaj się tym zajmuje. Ty też sobie stąd idź. Tam jakaś też obca gościówka. Próbowałam zmienić, wiecie, na szybko, że to nie jest muzeum, ale no nieważne, bo nie da się już tego zrobić w trakcie chyba. Chociaż kiedyś wydaje mi się, że się dało, no ale powiedzmy, że tutaj po prostu nasi poddani tutaj przedzierają się przez tych żołnierzy i wdzierają na nasze imprezy i wiecie, bo pragną zobaczyć chociaż rąbek tej królewskiej rodziny. Synkowie najmniejsi też tańczymy. I widzę, że jesteś głodny, więc sobie tutaj weź jakiś makaronik. Drugi też sobie tutaj weź makaronik. I proszę bardzo, tańczymy. Pani młoda mi się pokaże. Tutaj. Pani młoda sobie tańczy. I małżonek twój najdroższy co robi? Też tańczy. Zaraz go gdzieś zlokalizuję, tylko po prostu chciałam kliknąć romantyczne pocałuj. Gdzie ty jesteś? Tu obok, jakoś tak się nie zauważyłam. My tak, o, ktoś tutaj nawiedził to, bo tutaj wiecie, gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie to jest? W tych ogrodach pałacowych. Tu są te labirynty, tutaj chodzą poddani i tak dalej, podglądają, chcą jak najwięcej zobaczyć. I tutaj jakieś te duchy mieszkają, więc te duchy tutaj atakują ten zamek, ale powiedzmy, że wiecie, co to jest? Co to było? Że to ma jakiś taki swój klimat, prawda? Że tutaj są jakieś duchy przodków, czy coś tam, coś tam. Ten siwy afro już ma. No nie, zobaczcie, jak tu już jest dużo starych ludzi, naprawdę rodzina jest już taka wymierająca, więc trzeba w tej rodzinie koniecznie więcej dzieci narobić. I nawet mi się podoba ten pomysł, żeby właśnie pod koniec każdego odcinka, tylko już nie od dzisiejszego, robić taką chwilę, żeby jakąś jedną rodzinę odwiedzać, robić nowe dziecko i tak wiecie, w koło. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, tylko trochę mnie złości, że tu przychodzą ci obcy ludzie, wiecie. Jeszcze raz spróbuję to zrobić. Co tutaj mam? Ogrody pałacowe. Och, to nie podoba mi się to. Ewentualnie przeniosę ten zamek na jakąś inną parcelę. Znaczy ten kościół, no ale to już nie dzisiaj. Nie widziałam pocałunku, więc może jeszcze raz. Czy nie było jeszcze? Nie było jeszcze. No to proszę, całujemy się. Demeter też na chwilę nie tańczy. Ale powiedzcie, że jak ktoś ogląda Wspaniałe Stulecie, to on naprawdę ma taką... tej twarzy coś z tego prawdziwego Sulejmana. Mógł mieć taką, wiecie, bardziej wielką brodę. No ale rysy twarzy podobne. Dobra, buzi chciałam. Trzymaj za ręce.
Nie, coraz więcej się robi tych ludzi obcych. Nie, to koniecznie muszę przed następnym ślubem ten zamek przenieść w na jakąś inną działkę. Będzie ten sam, bo nawet mi się podoba, tylko po prostu w innym miejscu. Ożywiona rozmowa. Było to buzi, czy ja już po prostu oślepłam? Pocałuj. Nie ma jakiegoś zmysłowego. Poślij pocałunek. Trzymaj za ręce. Paparazzi się znaleźli, słuchajcie. Buzi, buzi. Tamci zgorszeni. No wiesz co? No wiesz co? Nie dość, że się wbiłeś na królewską imprezę, to jeszcze ci śle. O nie. Dobra, tutaj może co tutaj jest? Coś nie umiem tego powiedzieć. Zawołaj na posiłek. Bo jeszcze nie, tutaj sobie nasi goście troszkę pojedzą. Mu zagra. Nie, gra już. Włącz. Pop. I... głośność wysoka. Jeszcze byście sobie potańczyli trochę. Godzina jeszcze młoda, bo zaczęliśmy z rana. Patrzcie, jak pięknie, subtelnie ona tańczy. No po prostu podoba mi się niesamowicie. Ładnie, ładnie wygląda. I powolutku będziemy niedługo tę imprezę kończyć. Nawet nie z tego względu, że w Simsach jest późno. Tylko dlatego, że idzie do mnie moja siostra. Więc tak jak wam już wiele razy mówiłam, nie lubię nagrywać przy kimś. Po prostu nie znoszę. Więc ja sobie po prostu to... będę kończyła. Jeszcze niech tutaj się chwilkę pobawią. Myślę, że... Jezu, Jezu, jak szaleje. Że jeszcze dam im się chwilkę pobawić, tak na przyspieszeniu. Dobrze? I zaraz spotkamy się tak koło 20 w naszym zamku i spróbujemy zajść w pierwszą ciążę właśnie Demeter i Sulejmana. I tak, słuchajcie, będzie się tutaj już działo. Będzie się tutaj... Będzie pocałunek? Aha, czyli już mi się kliknęło chyba. No nic, także w każdym razie bawcie się dobrze, powodzenia. Przebrani w piżamkę. I trochę nieznaczna sytuacja, bo musieli skorzystać z łóżka Zeusa. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ten zamek. Cieszę się, że go wybrałam, ale trochę brak mi pomieszczeń. Bo, znaczy pomieszczeń jest sporo, ale jakoś tak mało takich sypialni właśnie podwójnych. Chyba tylko jest ta jedna i ta jedna na jeszcze wyższym piętrze dla Heleny. W każdym razie chciałam wam pokazać, dlaczego warto było nie zabijać Ody, tylko ją zamknąć w lochach, ponieważ ona teoretycznie wciąż ma status, że ludzie jej szukają, bo gdzieś tam zaginęła z Bajazydem, gdzieś tam jadąc i przychodzą cały czas jej odsetki. I zobaczcie, ile ona ma tych odsetek. 99 tysięcy! Wow! Po prostu wow. Mamy 2 miliony simulonów na koncie. Wiem, że niektórzy mówią, że to jest dużo, że to psuje zabawę, że powinnam im usunąć, ale dlaczego? W końcu rodzina cała na to pracowała, więc dlaczego im to zabierać? Niech się wzbogacą, niech mają jak najwięcej. Oni cały czas się bogacą. Mężczyźni chodzą do pracy, mamy ogródek, chociaż o tej porze roku to chyba nic tam nie rośnie. Kobiety coś będą czasem malowały, także... Królestwo musi być bogate, nie może być tak, że mają cały czas mało. Dobra, i słuchajcie, Demeter jest w ciąży, także serdeczne gratulacje dla niej. Od razu ci już taki bęben wielki wywaliło. Powiedz swojemu tutaj małżonkowi, nowemu. Cieszę się, gratulacje, brawo dla nich. I słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że już jedną tutaj mamy córkę załatwioną, dlatego że jest strasznie dużo ludzi. Strasznie ciężko mi się gra taką gromadą ludzi. Odzwyczaiłam się. Także z czystym sercem mogę się już jej pozbyć z naszego zamku. I przejdziemy na Afrodytę. Będziemy sobie tutaj grać, jak możecie zobaczyć, tam się zepsuło, może służba naprawi. Będziemy sobie grać głównie Afrodytą. Nie wiem, czy wam się podoba taki styl, że ja gram głównie jedną postacią z całej rodziny, a reszta jest tak w tle, ale chcę, żeby mi zostało max 5 osób, żeby mogła sobie na spokojnie wszystkimi grać. Popełniłam błąd, przyznaję się, wiem o tym, robiąc tyle dzieci poza kamerami i teraz za to płacę, że jestem sfrustrowana. No, w każdym razie tamci się już wyprowadzają, co mnie cieszy, tak jak mówię, bo będzie mi się troszeczkę lepiej grało i w kolejnym odcinku zajmiemy się Afrodytą. Także ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. My z Demeter się też już żegnamy, znaczy wiadomo, będziemy spotykać, ale z pałacu się wyprowadza, także miło było, ale się skończyło. Papa, Demeter i Sulejman i ich przyszłe dziecko. A ja się z wami już dzisiaj żegnam, bo już zaczynam gadać głupoty, ale gdy się człowiek śpieszy, to wiadomo, kto się cieszy, także buziaczki kochani, miłego dnia wam życzę i papa. Pa.